Cześć wszystkim, z tej strony Tomasz, a dzisiaj wam pokażę moją jedną z najlepszych gier na trybie okresowym Mad Games. No i trochę żałuję, że ta bitwa nie została rozegrana na normalnym trybie, dlatego że naprawdę ta bitwa była niesamowita. I właśnie od razu przechodzimy do tej bitwy. Powtórki i mamy martwy tor na Ru 251. Bardzo lubię ten czołg, bardzo go cenię, gdyż ten czołg ma kosmiczny DPM na poziomie 2700. Dodatkowo ma mobilność najlepszą, maksymalną prędkość 80 km na godzinę oraz heki, które mają 100 penetracji. I co robimy w tej bitwie? W tej bitwie zaczynamy od pojechania na meadownię. Jak można zobaczyć, gram z moim bratem, który jest na Su 101. Jesteśmy high tierami, więc teoretycznie łatwiej. Tutaj możemy zobaczyć. Na razie nic ciekawego się nie dzieje. Okej, wróćmy. I jak możecie zobaczyć, w sensie tutaj nie możecie zobaczyć, sam pojechałem na meadownię. Więc nie ma tutaj żadnych czołgów. Przez co wiedziałem, że muszę się od razu ruszyć. Tutaj niechcący się wywaliłem. Ale to nic nie szkodzi. Od razu jadę. Próbować snajpić i po prostu ich objechać. Jadę, jadę. I widzę T32. Przestrzał dosyć mało wygodny, więc postanowiłem jeszcze bardziej podjechać. Tak, żeby po prostu go wykończyć. W sensie on ma ponad 1500 HP. No i co? Zaczynam od snajpienia. Niestety dostałem spota, więc musiałem się trochę bardziej wycofać, ale mam bardzo komfortową sytuację. Tutaj jeszcze dodatkowo nie trafiłem. Daję umiejętność 371. Tutaj niestety trak, ale go kończę ostatnim strzałem. Skończony. Jadę dalej. No i mam T32, ale nagle pojawia się Emil, który był potężnym dla mnie zagrożeniem. Jestem na hita dla niego, dlatego że ma umiejętność, ale stwierdziłem, że on nie może już mieć teraz pocisków i stwierdziłem, że jak on będzie przeładowywać, to ja go objadę i go po prostu wykończę. Za 3 sekundy miałem umiejętność, więc od razu ją bez wątpienia wykorzystałem i nadal go zaczynam farmić. Tutaj Emin dostał nerfa na mobilność, dzięki czemu właśnie mnie nie dogonił. Tutaj niestety słaby strzał z mojej strony. No bardzo pomogło to, że dostał nerfa. Gdyby nie dostał nerfa, to na pewno bym je rozwalił. A ostatni strzał na spokojnie skończony. Dwa fragi na moim koncie, ale przegrywamy 2 do 3. Mamy dużo ogrysków. Wiedziałem, że muszę od razu przyspieszyć tempa oraz wykończyć, w sensie po prostu pomóc sojusznikom. Chciałem uhealować, bo ja mam umiejętność, że mogę skrzeszać sojuszników, w sensie jego HP. No i zaczynam powoli snajpić. On mi tutaj nawet wychodzi, już 3000 damage'a na moim koncie. Czekam, jak skończę być podświetlony, trzeba poczekać 10 sekund i mogę dalej farmić. Tutaj widzę jak Pantera i od razu chcę ją wykończyć, żeby nie sprawiała zagrożenia później w przyszłości. Saint Emil również skończony. 4 fragi, 3500 już na moim koncie. Wycofuję się, a tam widzę Action X-a i strzelam w niego nieustannie. Dostał umiejętność ode mnie. Jest już na jednego hita. Na szczęście się głupio zatrzymał, przez co mogę go skończyć. Farmię kolejnego przeciwnika. Niestety trafiam w Action X-a w jego wrak, ale no nic. No teraz jeszcze dostałem dodatkowo 4500. O, tutaj nawet Smasher powiedział nice room. No i już jest 5 do 4. Teraz strzelił, wiedziałem, że to jest moja okazja. I bez zawahania rzuciłem się na niego. Użył umiejętność, co było jego wielkim błędem, przez co był na hita oraz zostały 2 strzały. Jeden strzał na spokojnie z Golda. Skończony.
5100. Tutaj pokazuje 15 damage'a. Jednak 5112, ale i tak potężny wynik. 7 fragów. No i tutaj widać dwie osoby w naszym teamie. W Plutonie zrobiło 0 damage'a, za to drugi Pluton już nadrobił straty sojuszników. Smasher fajnie grał. Tutaj widać, że reroll, ale mam nadzieję, że dobrze się rozwinie. Szczegółowe skuteczność. Emil, no, obity w całości, w całości zniszczony, przez co mało mógł zrobić. Jego damage jedynie to był zrobiony na mnie w większości. Nameless tutaj też obity. Tutaj też 800. No tutaj był 1 KS, można powiedzieć. Tu też, ale tutaj już 2 KS-y i 5 pełnoprawnie zniszczone czołgi. No i no myślę, mogę powiedzieć śmiało, że na siódemkach, może nie pod względem damage'a, tylko ogólnie, no jeden z najlepszych meczów na Mad Gamesach, na 8 tierach pod względem ogólnym. Bo damage'a oczywiście zrobiłem o wiele więcej na 8, ale 7 fragów, jeszcze czegoś takiego nie było. Zdobyłem już nowy czołg za event, Kunze-Panzer, za niedługo będzie również o nim film. A tymczasem co? Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, cześć!